Cześć, witajcie na kanale Gotuj z Anią. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić w domu eklerki. Ja zrobię je zwykłym kremem budyniowym. Do zrobienia takich eklerek będziemy potrzebować mąkę, wodę, masło, sól oraz jajka. I to wszystko, co nam potrzeba do ciasta parzonego. A krem zrobię z budyniu oraz dodam trochę masła. Listę składników oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. No to zabieramy się do pracy. Na początek zrobimy sobie ciasto parzone. Do garnka wrzucę masło oraz dodam wodę. I to razem rozpuszczę. Gdy już się masło rozpuści, dodam mąkę i będę energicznie mieszać. Nasze masło się już prawie rozpuściło. Do naszej mąki dodam sobie szczyptę soli. I teraz dodam całą mąkę. Będę energicznie mieszać, żeby się grudki nie zrobiło. Musimy uzyskać gładką masę. Parzone mamy już gotowe. Teraz odstawiamy je do wystudzenia. Potem dodamy jajka. Ciasto parzone się nam już wystudziło. Teraz będę po kolei dodawać jajka i miksować to na gładką masę. Nasze ciasto na ptysie mamy już gotowe. Teraz nałożę sobie masę do rękawa i będę robić wzorek na blaszce. Oczywiście piekarnik już sobie włączyłam. Nagrzewam do 190 stopni. Grzałka góra-dół. I będę piekła 30 minut około. Pamiętajcie, że podczas pieczenia ptysi albo eklerków ogólnie ciasta parzonego nie możemy otwierać piekarnika. Wtedy ciasto nam oklapnie i nam nie wyrośnie. Zrobimy jednego ptysia okrągłego. Nasze eklerki oczywiście jeszcze urosną. Dlatego kładziemy cienką warstwę. Ja czekam, aż piekarnik się nagrzeje. Będę piekła około 30 minut. Grzałka góra-dół 180-190 stopni. Nasze eklery się pieką. W tym czasie przygotuję sobie już krem budyniowy. Ugotowałam budyń normalnie. Teraz dodam do niego masło i wymiksuję to razem. Się już połączyło z budyniem, teraz to odstawię i czekam na moje eklery. Moje eklerki są już upieczone, teraz wyjmę je z piekarnika i przełożę na kratkę, aby odparowały od dołu. Pięknie urosły.
Ja sobie poprzekładam. Poczekam, aż się wystudzą i zaraz będę nadziewać je kremem. Eklerki mam już wystudzone, teraz przekroję je na pół i poukładam sobie na tacy. Teraz będę je nadziewać. Nakładam na dolną warstwę. Przykrywamy. Nasze eklery jeszcze poleję sobie mleczną czekoladą. Już się wzięłam, rozpuściłam sobie wcześniej. Nasze eklery mamy już zrobione. Jest to szybki i łatwy przepis. Na pewno każdy sobie z nim poradzi. Życzę Wam smacznego. Jeżeli mój filmik Ci się spodobał, daj znać w komentarzu, czy Ci się spodobał oczywiście. Łapkę w górę i zapraszam do śledzenia mojego kanału, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Moje ptysie już są upieczone. Eklerki, nie ptysie.